Rafał Trzaskowski nie zwalnia tempa. Niestety, nie chodzi o realizację obietnic wyborczych, a o kolejne podwyżki. Wiadomo już, że od przyszłego roku więcej zapłacą kierowcy za parkowanie w strefie płatnego parkowania. Teraz przyszła kolej na radykalną podwyżkę opłat za śmieci. Rodzina dwuosobowa, która mieszka w mieszkaniu wielkości 30-45 metrów kwadratowych, dotychczas ponosiła koszty w przypadku segregowania odpadów 19 zł, będzie ponosiła koszt w wysokości 36 do 54 zł. Zmianie ulegnie także system naliczania opłat. Kluczowa będzie wielkość gospodarstwa domowego, a nie liczba mieszkańców, tak jak do tej pory. Takie rozwiązanie jest nie tylko niesprawiedliwe, ale także uderzy najmocniej w osoby starsze, schorowane, mieszkające samotnie w relatywnie dużym mieszkaniu. Źle oceniam, bo jako emeryt dla mnie 10 zł to jest dużo. Sporo. No sporo, 20 zł dla mnie to jest dużo. Nie ma już czego odmówić. Nie ma. Lekarstw się nie odmówi, no bo na lekarstwa się bardzo dużo wydaje. Czynsz trzeba zapłacić, prąd też. Skąd taka drożyzna? Na specjalnej konferencji prasowej wiceprezydent Michał Olszewski wymienił aż 6 czynników, które powodują wzrost opłat za śmieci. Mamy 6 czynników, które wpłynęły w ostatnich 3 latach na drastyczny wzrost kosztów, jeśli chodzi o koszty odbioru. Z kolei zwierzchnik Michała Olszewskiego, sam prezydent Rafał Trzaskowski, widzi sprawę znacznie prościej. Za wszystko, co złe, odpowiada tradycyjnie rząd Prawa i Sprawiedliwości. Zmiany dotyczące zagospodarowania odpadów, które koszty po zmianach ustawodawczych wprowadzonych przez rząd rosną lawinowo. Na słowa prezydenta Warszawy zareagował Artur Soboń. Wiceminister Inwestycji i Rozwoju uważa, że taka retoryka ośmiesza stołeczne władze, które chcą uchodzić za ekologiczne. Dzisiaj mieszkańcy Warszawy płacą wyłącznie za zaniedbania, które są po stronie władz Warszawy. Powiedzenie przez prezydenta, że opłata środowiskowa jest powodem wzrostu cen, oznacza przyznanie się do tego, bo pan wie, jak jest naliczana, że w Warszawie nie prowadzono selektywnej zbiórki odpadów. Nie wiadomo, czym jeszcze zaskoczy warszawiaków Rafał Trzaskowski. Jedno nie ulega wątpliwości. Słowa prezydenta z kampanii, że wszystko ma dobrze policzone, zaczynają zakrawać na kiepski żart. Dla Polsce.pl, Maciej Zemła.